Paulina wczoraj użyła lekarstwa na astmę, aby zwiększyć wydolność na treningu. Dziewczyna jest zachwycona działaniem leku i nie przejmuje się tym, że w sporcie uznawany jest za doping. Nie wie, że jej rywalka Agata nagrała wczoraj, jak Paulina zażywa lek. Mam motywację, przecież ci mówiłam. Leki na astmę nazywasz motywacją? O co ci chodzi? O to, że widziałam wczoraj, jak zażywałaś leki na astmę w radiowęźle. Co? Nagrałam filmik, masz dwie opcje. Albo idziesz do Dudziaka i sama rezygnujesz z zawodów, albo ja pokazuję mu ten filmik, a on wywala cię z sekcji. Nadal nie wiem, o co ci chodzi. Nie? Oto. Dlaczego nagrałaś moją siostrę? Paulina, zapomniałaś śniadania. Co? O, dzięki. Co? No to jest Zosia. Wczoraj uczyła się fizyki w radiowęźle i to ona ma astmę, a nie ja. Przecież widziałam, że to byłaś ty. Przecież to jestem ja. Wy obie kłamiecie! Coś ci się chyba stało. Nie wiem, zazdrosna jesteś o to, że wczoraj byłam lepsza na treningu od ciebie? Przez doping? O, Zosia, słuchaj, mam do ciebie ważną sprawę. No dobra. Jak mi przykro, że mnie nie wkopałaś. Paulina kłamie na 100%. Myślisz, że jak ma siostrę bliźniaczkę, to może ściemniać? Nie ma takiej opcji. Udowodnię, że stosuje doping.